Siemano, takie szybkie, krótkie info. Zapomniałem nagrać w początku przywitania. No niestety nie będzie go, a tu macie 3 ostatnie suby. Zapraszam do oglądania. Dobra. Głośniej, wyraźniej, dawaj, oddech! Pompa! Dobra, pierwsze pytanie. Ulubiony zagraniczny artysta? Tak w sumie nie słucham aż tak za dużo tego amerykańskiego rapu, ale jeśli tak bym miał strzelać ulubiony, no to nie słuchałem Chrisa Browna, też już ostatnio tam go słuchałem. Mogę powiedzieć, że no, ulubiony to jest Chris Brown. Kiedy Minecraft? Minecrafta nie będzie i nie będzie go po prostu, nie chcę go nagrywać. W jakim wieku zdecydowałbyś się na dziecko? W sumie myśląc, wstawiałbym 23 lata w górę, żeby była wpadka, bo gorzej, myślę 23 w górę. Gdybyś mógł zrobić jedną rzecz za darmo, bez żadnych konsekwencji, co by to było? Bez konsekwencji? To bym chciał kogoś zabić. FBI, open up! A kogo? Ciebie. Ulubiona bajka z dzieciństwa. W sumie moja ulubiona no, była seria Bakugan. Takie potworki w takich kulkach rzucało się wtedy. Wychodził jakiś potwór się walczył, ale w sumie Bakugany to było takie... Jedna z moich ulubionych, pamiętam, że kolekcjonowałem kiedyś i miałem ponad 100 tego. To było też moje pierwsze anime, w sumie wtedy nie wiedziałem, że to jest anime. Ale to była taka ulubiona bajka. Czy będzie kiedyś jakiś odcinek, gdzie coś customujesz? W sumie był już taki odcinek, a czego nie wstawiłem, bo jednak mi się trochę nie podobało wykonanie tego. Też tak było... W sumie średnio było, bo to z Klaudusiem robiliśmy wieczorem i takie no w sumie dziwne światło było. I tak nierozplanowany był odcinek i to robiliśmy wtedy, przerabialiśmy moje biurko i całe je obklejaliśmy taśmami. W sumie może kiedyś wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Ale czy to będzie jak coś customuję? W planach mam właśnie, znaczy to jak będę miał odpowiednie środki, to sobie właśnie stworzę własne biurko. Takie pod siebie, jakie ja chciałbym mieć. Więc będzie taki odcinek. Gdybyś musiał jeść do końca życia jedzenie na słodko lub na słono, co byś wybrał? W sumie bardziej słone bym wolał. W sumie jakieś chipsy czy coś. Tak to słodkim to bym brzygał. Najlepsza rzecz, jaka spotkała cię w życiu? O, thanks. To jest moja! Cool! Moja żonka! Say what? Okej, miłość czy przyjaźń? W sumie myśląc, to nie będę się tu zastanawiał, ja mówię, że przyjaźń, naprawdę. Dla mnie ważniejsza jest jakoś taka przyjaźń. Przekonałem, że jednak ważniejsza jest przyjaźń niż miłość. Dobra, lecimy w inne miejsce. W kadrze, czy... Ktoś jest fanem Wojciecha? Ja! Gdybyś mógł zaczynać swoje życie od nowa, co byś zrobił inaczej? Dbałbym bardziej o zdrowie, lepiej się odżywiał, ćwiczył i brałbym te leki. Nie piłbym monsterów, nie zniszczyłbym sobie żołądka. Raczej dbałbym bardziej o zdrowie, bo tak sobie to co mam, nie zmieniałbym tego, tylko bardziej dbałbym o swoje zdrowie. Nie musiałbym wtedy po lekarzach latać. To teraz sparafrazuję, ale co sądzisz o hejcie? Nie, to chciałem pokazać i tyle. Ile czasu spędzasz w internecie i na mediach społecznościowych? Teraz, kiedy jest okres właśnie tego koronawirusa, to spędzam, no tak, powiedzmy, 6 godzin, tak różnie. Na komputerze, na telefonie tak jakieś godzinę, dwie, a na komputerze to takie jakieś 6 będzie. A przed tym to trochę, przed kwarantanną to tak trochę mniej. Masz coś na oku? Traktor mi tu za... mam coś tu na oku. Według mnie tak. Nie mam nic na oku. Nie, jak to napisał, jak to tam Damian napisał, powiekę mam na oku. Jeśli całe twoje życie byłoby filmem, jaki tytuł najlepiej by do niego pasował? Głupi Górnik. O! Nie. Teraz jakbym to mógł ten wybrać, to Szybcy i Wściekli. Minionki odrabiałem. O! Nie no, w sumie teraz to tak jak... Teraz w sumie dałbym Szybkich i Wściekłych. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Teraz na nic, ale kiedyś na Monstery potrafiłem wydać po... No to... Nie no, ponad 100 zł, bo tak powiedzmy 7 razy, 6 razy w tygodniu. No dobra, a na co teraz wydajesz najwięcej pieniędzy? Na nic. Nie mam pieniędzy. Nie, a tak to na Monstery, a teraz to chcę pieniądze wydać na nowy aparat. Co jest twoją największą słabością? Słabością? Słabością moją są dziewczyny. Oho! To tego się nie spodziewałem. Wracaj tutaj do kadru, ostatnie pytanie. Jak opisałbyś siebie w 3 słowach? Sugeruję się tym, że jak to z Klaudiuszem spędzam czas, to nie wiem, dobra, dajmy agresywny, niebezpieczny i nieprzewidywalny. O, może być. No, tak najlepiej by było, co nie? No, dokładnie, to było nasze 18, jego 18 pytań. 17. 17. Co mnie za cycka łapiesz, spokój jeden. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie. No kurczinasz mi się za każdym razem. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Wbijajcie do niego na Instagrama, by mi pomagał. Wbijajcie do Wojtka na Insta, tak? Do mnie uczyli być na Insta. Musicie być na Instagram.
ja mam do PewDiePie'a też. Ja jestem bardzo kreatywny, jeśli chodzi o zakończenia. Dobra, następnego, cześć!